8 grudnia bieżącego roku w Węgrowskim Ośrodku Kultury odbyła się druga sesja 7. kadencji Rady Miejskiej Węgrowa. Sesję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Ryczkowski. Otwieram drugą zwyczajną sesję Rady Miejskiej Węgrowa. Witam Wysoką Radę, witam Pana Burmistrza, Pana Krzysztofa Wyszogrodzkiego, witam zastępcę burmistrza, Pana Leszka Rozdosza i w imieniu Rady wszystkich Państwa, ponieważ Pan Burmistrz jest pierwszy raz na naszej sesji, wszystkiego dobrego. Myślę, że co tej kadencji oczywiście, to co będziemy robić wspólnie, to będzie to dla dobra naszego miasta, także proszę przyjąć od nas gratulacje, no i jak zapewnienie, że będziemy służyć temu miastu. Burmistrz miasta Węgrowa Krzysztof Wyszogrodzki odczytał list gratulacyjny od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz przedstawił Leszka Redosza, wiceburmistrzem miasta Węgrowa. Halina Ulińska, wicestarosta powiatu węgrowskiego, złożyła władzom samorządowym życzenia i gratulacje w imieniu swoim oraz starosty powiatu. Proszę Państwa, otrzymałem list od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego. Pozwólcie Państwo, że go odczytam w tej chwili. Warszawa, 25 listopada 2014 roku. Pan Krzysztof Wyszogrodzki, burmistrz miasta Węgier. Szanowny panie burmistrzu, w związku z wyborem na zaszczytną funkcję burmistrza miasta proszę o przyjęcie moich serdecznych gratulacji. Pana wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli pana wyborcy. Wyrazy szczerego uznania kieruję także ku wybranym radnym miasta. Kiedy rozpoczną Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra całej miejskiej wspólnoty. Każde wybory niosą ze sobą nowe nadzieje i oczekiwania. Mieszkańcy, wybierając Pana i radnych, wyrazili swoje nadzieje na rozwiązywanie konkretnych problemów, na osiągnięcie konkretnych celów, spełnienie konkretnych obietnic. Życzę więc wytrwałości, umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez społeczność miasta zadań i wyzwań. Życzę uzasadnionej dumy z wygranych wyborów. Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, że wspólnym wysiłkiem umocnimy przekonanie, że polska samorządność od 25 lat jest ważną i piękną częścią rzeczywistości wolnej ojczyzny. Zachęcam wszystkich do włączenia się w przyszłoroczne obchody 25-lecia samorządności. Pozdrawiam. Podpisano Bronisław Komorowski. Jeszcze może dwa słowa, chwilę może o panu Redoszu. Pan Redosz znany wielu tutaj osobom, ponieważ był radnym w poprzedniej kadencji. Posiada wykształcenie wyższe, magisterskie, ekonomiczne. Jest inżynierem informatykiem, a do tego ma wykształcenie w zarządzaniu oświatą. No i właściwie to na temat pana Redosza na razie tyle. Życzę owocnej współpracy i pracy. Dziękujemy panu burmistrzowi. Bardzo proszę, pan burmistrz Rzędosz. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tak króciutko kilka słów. Przede wszystkim na początku chciałbym podziękować tutaj w sposób taki publiczny panu burmistrzowi Wyszogrodzkiemu za zaufanie, którym obdarzył moją osobę, powierzając czy proponując mi stanowisko zastępcy burmistrza Węgrowa. Mam nadzieję, że swoim działaniem, swoją pracą na tą nadzieję, która jest na mnie pokładana, zapracuję. Dzisiaj, kiedy zaczynam tak obejmować urząd wiceburmistrza Węgrowa, trudno powiedzieć, jakim tym wiceburmistrzem będę, ale wszystkim Państwu, a szczególnie mieszkańcom, mogę obiecać jedno, że będę pracowitym wiceburmistrzem i czynię to w sposób świadomy i odpowiedzialny, te słowa wypowiadam. Chciałbym też podziękować panu przewodniczącemu za to powitanie, za chęć współpracy. Ja też od siebie wszystkim radnym gratuluję tego wyboru. Nie ukrywam, że w sposób szczególny, to jest takie moje osobiste odniesienie, gratuluję panu Jackowi Antońskiemu, który jak się okazało został wiceprzewodniczącym Rady, z którym to ja przegrałem w okręgu wyborczym numer 8. I oczywiście, tak jak pan przewodniczący powiedział, liczę na taką miłą, owocną współpracę
z Wysoką Radą, z Państwem, naczelnikami, z kierownikami, dyrektorami i ode mnie wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję Panom Burmistrzom. Bardzo proszę, o głos prosi Pani Starosta, Pani Halina Ulińska. Szanowni Państwo, w imieniu Starosty Węgrowskiego, Pana Krzysztofa Fedorczyka oraz własnym życzę Panu Burmistrzowi, Państwu Radnym, Panu Przewodniczącemu Rady oraz Państwu Wiceprzewodniczącym owocnej pracy dla dobra miasta Węgrowa i jego mieszkańców, a także bardzo dobrej współpracy z samorządem powiatu węgrowskiego. Dziękujemy Pani Starosta. Przewodniczący Rady Tadeusz Ryczkowski wraz z radnymi podziękował wiceburmistrz Jadwidze Snopkiewicz za pracę na rzecz miasta w poprzednich dwóch kadencjach. Proszę Panią Burmistrz Snopkiewicz. I w imieniu radnych poprzedniej kadencji wszystkich Państwa podziękujemy Pani Burmistrz za to, co zrobiła na rzecz tego miasta i myślę, że będzie służyć radą dla nas wszystkich. Także jeszcze raz serdeczne dzięki. Życzę przede wszystkim dużo wytrwałości, dużo zdrowia. No i żeby w dalszej pracy była tak owocna, jak była na stanowisku Pani Burmistrz. Wszystkiego dobrego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, gratuluję radnym tej kadencji wyboru na to zaszczytne miano radnego Rady Miejskiej Węgrowa, a jednocześnie życzę Państwu, aby ta kadencja przyniosła wiele dobrego dla miasta, aby miasto rozwijało się tak jak do tej pory, aby ta kadencja była na miarę poprzedniej. Radnym dwóch minionych kadencji bardzo dziękuję za współpracę. Dziękuję za wsparcie w różnych działaniach. Dziękuję za realizację wspólnych projektów, pomysłów i za ten kredyt zaufania, jakim Państwo mi obdarzaliście, polecając mi sprawy miasta i naszych mieszkańców. Dziękuję pracownikom urzędu na ręce naczelników, ponieważ nie dane mi było podziękować wszystkim pracownikom urzędu, więc dzisiaj poproszę o to, abyście Państwo przekazali wszystkim pracownikom moje podziękowania za te 6 lat pracy. Zaręczam Państwa, że zapadło mi to głęboko w sercu. Jestem wdzięczna losowi, że dane mi było z Państwem współpracować. Myślę, że wiele dobrego zrobiliśmy dla tego miasta, realizując różne projekty. W związku z tym, że jest okres przedświąteczny, więc za pośrednictwem Telewizji Podlasianka chciałabym podziękować za te 6 lat współpracy, za Państwa obecność na wszystkich naszych przedsięwzięciach, na naszych wydarzeniach, tak kulturalnych, jak i innych. Jednocześnie życząc, aby te nadświęta Bożego Narodzenia przyniosły Państwu wiele radości, cudownej atmosfery. Życzę, żeby narodzony Jezus błogosławił, żeby przynosił Państwu radość, nadzieję i miłość. A w nowym roku życzę samych tylko dobrych zdarzeń. Taka jestem trochę wzruszona, ale wiecie Państwo, 6 lat długo. A jednak krótko, ponieważ minęło bardzo szybko. Dziękuję wszystkim za wsparcie, a nowym władzom, panu burmistrzowi, panu wiceburmistrzowi, życzę dobrych, mądrych rządów na miarę poprzedników. Bardzo dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego i dziękuję za te 6 lat.
Jeszcze raz dziękujemy za te słowa, za słowa współpracy i jeszcze raz w imieniu Państwa tu zgromadzonych, Państwa radnych, wszystkich pracowników urzędów, mieszkańców miasta Węgrowa, wszystkiego najlepszego. Przechodzimy do trzeciego. W punkcie interpelacje, zapytania i wolne wnioski radny Andrzej Grabek zwrócił się do przewodniczącego Tadeusza Ryczkowskiego z prośbą o podanie powodów, dla których nie mógł spotkać się z radnymi w okresie przedsesyjnym. Radny Jerzy Szczęśniak podziękował staroście Halinie Ulińskiej za obecność na sesji Rady Miejskiej Węgrowa oraz prosił o podanie wysokości odpraw dla burmistrza Jarosława Grędy i burmistrz Jadwigi Snopkiewicz. Zwrócił uwagę na brak godła na sali obrad. Radna Barbara Szymańska zapytała, jakie działania zostały podjęte, aby pomóc państwu sulikowskim, których dom w ostatnich dniach w wyniku pożaru spłonął. Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia udzielali przewodniczący Tadeusz Ryczkowski, burmistrz Krzysztof Wyszogrodzki, wiceburmistrz Leszek Redosz, naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Krystyna Ryczkowska, skarbnik miasta Agnieszka Kądziela-Biernat oraz radni Grzegorz Biernat, Mariusz Witkowski, Jolanta Roguska i Andrzej Grabek. Mocno dotknięty. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa prosi o głos? Nie widzę. Ja tylko po prostu dopowiem do wypowiedzi pana radnego Jerzego Szczęśniaka, że to jest pierwszy raz w historii Rady Miejskiej Węgrowa, że pani starosta jest na naszej sesji. Ja nie przypominam, może państwo mnie poprawicie, ale ja sobie nie przypominam, żeby pani starosta czy pani starościna była na sesji. Ale chyba mam rację. Także jeszcze raz świadczy o tym, że no, ta współpraca między tymi jednostkami będzie się układała dobrze. Ja odpowiem może na to pierwsze pytanie pana Andrzeja Grabka. Panie Andrzeju, co do godziny 14 będę z panem polemizował. Nie jest w tej chwili, bo ja mam komórkę przy sobie, bo to była godzina późniejsza. Pierwszą odpowiedzią, jak to było prawdopodobnie, nie wiem, czy pan nie pomylił z czwartkiem, bo ja panu odpowiedziałam, że nie mogę, bo mam o 18 trening. Mamy salę wyznaczoną w szkole podstawowej, jest tutaj pani dyrektor, może to poświadczyć. I powiedziałem, że ja tego nie odwołam, bo ja jestem odpowiedzialny za to, co się dzieje w czasie zajęć i nie dopuszczę, żeby coś tam się zdarzyło i dlatego staram się być w 100% na tych zajęciach ze względu na to, że powiem otwarcie, że w szkole podstawowej jest pewna dyscyplina i uważam to za słuszne. Poza tym bardzo mi się dobrze współpracuje też z panią kierownik, panią Anią Redosz, której ostatnio podpowiedziałem taką drobną, już nie będę mówił jaką sprawę i patrzę w niedzielę wczoraj, bo graliśmy mecz. Jest to zrobione z pożytkiem oczywiście dla szkoły i dlatego nie mogłem się z panem spotkać. Poza tym ja reprezentuję pewną grupę, komitet wyborczy wyborców Zgoda dla Węgrowa i decyzje w tym komitecie są podejmowane po prostu przez nas wszystkich i ja nie mogę czegoś zrobić, co mnie komitet nie po prostu nie da mnie upoważnienia, żebym ja ten komitet reprezentował. Natomiast zgodnie z umową, panie Andrzeju, powiedziałem, że w sobotę spotkamy się i między godziną 18 a 19 do pana zadzwonię. Zadzwoniłem troszeczkę później, bo tak było, że jedna z naszych, pani przewodnicząca, była na spotkaniu w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami była poproszona i po prostu czekaliśmy, żeby była jednogłośnie podjęta myśl o... no czyli widzi pan, nie oszukuje, bo powiedziałem 15:20. Natomiast jeszcze raz powtórzę, panie Andrzeju, ten telefon na pewno nie był o godzinie 14, a ja to sprawdzę w swoim, ale to nie chodzi o to. Proszę państwa, no jak już pani Barbara powiedziała, miał miejsce ta tragedia, można nawet powiedzieć, dla ludzi, którzy zostali dosłownie w tym, co mieli na sobie. I w momencie, jak tylko dowiedzieliśmy się o tej sprawie, pojechaliśmy tam z panem wiceburmistrzem i następnie zresztą to Straż Pożarna powiadamiała wiele instytucji. My powiadomiliśmy nasz wydział, pan Joniuk również był tam na miejscu i odwiedziliśmy również jedną ze szkół, do której uczęszcza
dziecko, a mianowicie gimnazjum, w którym jedno z trojga dzieci tej pani się uczy. Porozmawialiśmy z panią dyrektor, która obiecała pomoc. A co do działań miasta, to poproszę panią Roguską, aby dalej wyjaśniła, bo Ryczkowską, przepraszam bardzo, panią Ryczkowską, bo również było i Centrum Pomocy powiadomione. Ksiądz Wiesław obiecał zbiórkę odzieży u siebie tam w parafii, a proszę panią Jolę o wyjaśnienie i przekazanie tego, co uczyniło miasto, aby pomóc tej rodzinie. Bardzo proszę, panie naczelnik, o głos. To znaczy w takich przypadkach no jest jakaś hierarchia właśnie, kto, żeby nie było takiego chaosu w udzielaniu pomocy. Więc tutaj w przypadku, że był to dom prywatny, znaczy całą jakby opiekę nad tą rodziną przejęło Centrum Pomocy Społecznej. Miasto ze swej strony zaproponowało, jeśli taka będzie potrzeba i wszyscy uznają, że, znaczy te osoby poszkodowane uznają, że to jest właściwe. Jest w tej chwili, są wolne mieszkania, dwa, ale małe, malutkie mieszkania. Także tutaj no, byłoby to po prostu ze szkodą dla tej rodziny, bo trzeba by było ją rozdzielić. I dlatego z tego, co wiem, rodzina została umieszczona w ośrodku kryzysowym, który w tej chwili się mieści w internacie zespołu szkół ponadgimnazjalnych. I na razie, ponieważ jest to świeża sprawa, tam jest trochę problem też w ogóle z formą tej pani, szczególnie ona bardzo to jakoś przeżywa. Także to jest w tej chwili, na ten moment jest to miejsce, które jest no, chyba najlepsze do umieszczenia tej rodziny. A dalej, jak się będzie sytuacja rozwijała, być może nam się uda zamienić jakąś rodzinę tak, żeby pozyskać większe mieszkanie. Wtedy będziemy również mogli zaproponować większe mieszkanie. Ja tutaj chciałbym jak gdyby zapewnić państwa, że umieszczenie tymczasowe tej rodziny w tym mieszkaniu, które jest jak gdyby pod egidą starostwa powiatowego, które mieści się w internacie zespołu szkół ponadgimnazjalnych, co może potwierdzić tutaj pan wiceprzewodniczący, to rzeczywiście jest chyba na dzień dzisiejszy najlepsze rozwiązanie. Te pomieszczenia, które zostały tam specjalnie ku temu przygotowane, no na dzień dzisiejszy, jak powiedziałem, są najlepszym rozwiązaniem dla tej rodziny. Ja ze swej strony też powiem, że oczywiście mieliśmy spotkanie z panią dyrektor w gimnazjum, ale dwoje też dzieci tych państwa uczy się w zespole szkół ponadgimnazjalnych w Węgrowie i tam też, ja też poprosiłem, bo jeszcze miałem spotkanie z dyrekcją i z nauczycielami o taką pomoc ludzką dla tej właśnie rodziny. Zaproponować państwu pomoc w akcji Szlachetna Paczka, ponieważ wraz z klubem Czarni Węgrów robimy to co roku takie akcje. Tam mieliśmy dwie rodziny wytypowane do tej akcji, którym chcielibyśmy pomóc, między innymi za państwa pośrednictwem i przy państwa pomocy. Chciałem państwa poprosić o taką dobrowolną składkę na ten cel. Ale w tej sytuacji, kiedy słyszę, że jest taka rodzina potrzebująca, kiedy naprawdę nie ma nic, pożar pozbawił ją wszystkiego, chciałbym po prostu teraz poprosić państwa o wsparcie finansowe, no bo samymi obietnicami tu nic nie zrobimy. Myślę, że dla nich najważniejsza jest w tej chwili taka doraźna pomoc, pomoc finansowa. Nie można mówić o pomocy rzeczowej, bo nie wiadomo, czego im po prostu potrzeba, ale pomoc finansowa na pewno by im się przydała, oni by wiedzieli, co najlepiej, co z tymi pieniędzmi zrobić. Więc myślę, że tu w kuluarach możemy po prostu dogadać się, zrobić jakąś tak zwaną składkę i po prostu jako taki świąteczny prezent od Rady Miasta te pieniądze tym państwu przekazać. Bardzo proszę, pani radna Roguska.
też zgłosiła się kuzynka tej rodziny i zorganizowaliśmy pomoc. Nie będę tutaj nazwiskami mówić, ale jedna z lekarek ofiarowała nową kołdrę, poduszkę, my także ubrania, zeszyty, także zebrane zostały i poprzez tę rodzinę, poprzez osoby, które mogły w jak najszybszym czasie dostarczyć. Także teraz uważam, że tak jak tutaj panowie radni, pan przewodniczący, pan Witkowski, także uważam, że w tej chwili to najbardziej będą potrzebne pieniążki, ponieważ sami będą wiedzieli, czy łyżka taka, czy garnek, no bo sama dałem jakiś komplet garnków, ale nie wiem, czy to będzie akurat, prawda, wystarczające. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Bardzo proszę o odpowiedź panu radnemu Szcześnikowi. Ja myślę, że tu pani sekretarz odpowie, tak? Na dzień dzisiejszy żadne odprawy nie zostały wypłacone z uwagi na to, że nie mamy w planie wydatków tych kwot przewidzianych. Natomiast panu burmistrzowi należy się 3-miesięczna odprawa, czyli 33 tysiące złotych. Natomiast pani burmistrz jest w okresie wypowiedzenia, więc o żadnej odprawy na dzień dzisiejszy nie może być mowy. Dziękuję. Są pytania. Bardzo proszę, pan radny Jerzy Szczęśnik. Nie uzyskałem odpowiedzi w sprawie wizualizacji naszych obrad. Bardzo proszę, kto odpowie na to pytanie? Ja uważam, że to nie powinno być żadnego takiego problemu z powieszeniem godła. Ja nie wiem, czy trzeba kupić, czy nie trzeba wyciągnąć po prostu, bo przecież w latach poprzednich to wisiało i to znaczy tak, akurat no jest to w sumie nowocześnie, bo teraz wszyscy korzystają z internetu i tak dalej. No mnie akurat ten orzeł tak nie kłuje w oczy, bo jest prawidłowy, z koroną i dobrze, no. A jak będziemy wyświetlać, no to trzeba będzie to jakoś, nie wiem, może gdzieś tutaj powiesić bliżej, no a z drugiej strony może się wyświetlać i tam. Nie widzę problemu, zwłaszcza, że uważam, że w obiektach, które są obiektami, nazwijmy to państwowymi, to godło powinno być na pierwszym miejscu. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie powołania składów stałych Komisji Rady Miejskiej Węgrowa. Następnie poszczególne komisje wybrały swoich przewodniczących, co zostało poddane głosowaniu. Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu została radna Iwona Rajmuza. Przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego została radna Jolanta Roguska. Ktoś z państwa komisji zabierze głos? Bardzo proszę. Komisja wskazała kandydaturę radnej Iwony Rejmuzy. Odczytuję treść uchwały Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8.12.2014 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Podstawa prawna. Rada Miejska Węgrowa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu powołuje się panią Iwonę Rejmuzą. Paragraf drugi. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 2/4/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za uchwałą? Proszę o podniesienie ręki. Jedenaście za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa i jedna osoba nie głosowała. Przechodzimy do następnego punktu. Powołanie przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Proszę komisję o wytypowanie kandydata. Bardzo proszę, kto z państwa? Zgłoszona została kandydatura pani Jolanty Roguskiej i... Odczytuję treść uchwały Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Podstawa prawna.
Rada Miejska Węgrowa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego powołuje się panią Jolantę Roguską. Paragraf 2. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 2 łamane na 5 łamane na 2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za kandydaturą i za uchwałą, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Więc za uchwałą głosowało 9 osób za i 5 głosów wstrzymujących. Także pani Jolanta została przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami został radny Grzegorz Biernat, a przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury została radna Beata Gasi. Następnie podjęto uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej oraz jej przewodniczącego, którym został radny Jerzy Szczęsny. Przedstawiciela komisji o zgłoszenie kandydata na przewodniczącego. Na przewodniczącego komisji zgłaszam z pana Szczęśniaka Jerzego. Jerzy. Odczytuję treść uchwały Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8.12.2014 rok w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Podstawa prawna. Rada Miejska Węgrowa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Jerzego Szczęśniaka. Paragraf drugi. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 2 łamane na 9 łamane na 2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za uchwałą, proszę o podniesienie ręki. Tak. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zgadza się. Przy 10 głosach za pan Jerzy Szczęśniak zostaje przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Kolejnym punktem obrad było wytypowanie przedstawiciela do reprezentowania miasta Węgrowa w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Burmistrz miasta zgłosił kandydaturę wiceburmistrza Leszka Redosza. Pytanie o zasadność obecności miasta w organizacji zadał radny Andrzej Grabek. Wyjaśnień udzielił naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Hubert Kowalewski. Do wytypowania przedstawiciela miasta Węgrowa do reprezentowania miasta w stowarzyszeniu pod nazwą Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Myślę, że tu poproszę chyba pana burmistrza, nie? O zgłoszenie kandydatury. Zgłaszam kandydaturę pana wiceburmistrza Leszka Redosza. Bo to o to chodziło. To jest tradycja, podpowiem tu wszystkim państwu, że zawsze w poprzedniej radzie była pani wiceburmistrz Nopkiewicz. Myślę, że będzie jakaś kontynuacja i będzie pan Leszek Redosz. Jest pan Hubert, naczelnik, bardzo proszę. Ja dwa słowa, jeśli chodzi o korzyści, bodajże dwa lata temu już nie pamiętam, ale właśnie dzięki tej organizacji udało się pozyskać infokiosk, który jest na rynku, zainstalowany przy urzędzie. Koszt tego infokiosku myśmy go pozyskali bezpłatnie w ramach projektu, która Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna złożyła. Koszt tego kiosku około 50 tysięcy, także składka tutaj z tego co pamiętam do MROT-u to jest 3,5 tysiąca złotych. My jesteśmy od 2007 roku chyba członkiem, także na razie jesteśmy in plus. Panie przewodniczący, nie około 2 tysięcy, tylko tak jak tutaj pan naczelnik wspomniał, 3,5 tysiąca. To jest ale to jest naprawdę suma już dość poważna.
a nam zależy na każdej złotówce, to co widać i słychać. Cytuję treść uchwały Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8.12.2014 roku w sprawie wytypowania przedstawiciela miasta Węgrowa do reprezentowania miasta w stowarzyszeniu pod nazwą Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Podstawa prawna. Rada Miejska Węgrowa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Upoważnia się pana Leszka Redosza do reprezentowania miasta w pracach stowarzyszenia. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Węgrowa. Paragraf trzy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za uchwałą? Proszę o podniesienie ręki. 14. Jednogłośnie, miło nam, 14 za. Gratulujemy panu burmistrzowi. Życzymy owocnych prac i wagon pieniędzy do Węgrowa. Dziękuję bardzo za zaufanie. Oczywiście. W punkcie Sprawy różne wytypowano przedstawicieli do Rady Społecznej przy ZOZ Węgrowie, którymi zostali burmistrz Krzysztof Wyszogrodzki oraz radna Jolanta Roguska. Przewodniczący Tadeusz Ryczkowski odczytał treść zaproszenia do udziału w uroczystościach upamiętniających 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Serdecznie organizatorzy zapraszają, kto z państwa będzie dysponował czasem, także serdecznie zapraszamy. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam drugą zwyczajną sesję Rady Miejskiej Węgrowa. Dziękuję za przybycie. Dziękuję. Informacje w TVK Podlasianka dobiegły końca. Zapraszamy państwa w poniedziałek na program okolicznościowy z okazji świąt Bożego Narodzenia.